I witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariowit i w tym poradniku chciałem pokazać Wam, jak zrobić dobrą sałatkę, która często jest robiona u mnie. Ja robię i do zrobienia takiej sałatki, która składa się z różnych warzyw, jak groszek, kukurydza, fasola i ogórki. Jest ona bardzo smaczna, pożywcza, można się najeść i utrzymuje sytość przez kilka godzin. Ogólnie bardzo dobra i pokażę Wam, co tutaj jest, co jest potrzebne. Pewnie trzeba będzie dodać majonezu, łyżkę musztardy dla smaku, następnie potrzebny będzie groszek, tutaj mamy kukurydzę, fasola czerwona i fasola biała i ogórki konserwowe. O, no i jeszcze cebula. Cebula się wkroi, tak jest. No i także pieprz i sól dla smaku. Tak więc to, co trzeba będzie zrobić, to przesadzić tutaj to. Każda z warzyw, to będzie woda, trzeba będzie przesadzić. I jedną ręką się ciężko robi. Dobra, zrobię to. I zaraz kontynuujemy. Przelałem. Teraz robimy, żeby cała woda odleciała. I to samo robimy z każdym następnym. Moment. Ok, można posypać. Dobra. I kolejne puszki. Ok, zostało to zrobione. Teraz tutaj jest cebula już wzięta. Kolejnym składnikiem będzie dodanie ogórków, czyli odkręcamy. Dobra. Wystawiamy ogórek i kroimy to na ćwiarteczki. I będę to robił. Dobrze. Zostały poćwiartowane. No i teraz wrzucamy tutaj. Tak. Kurde. Dobrze. No i tak będę robił z kolejnymi. Dobrze, ogórki zostały pocięte. 6 ogórków zostało wkrojone. Teraz cebula. Możecie dodać tyle, ile chcecie. Ogólnie jest to zdrowe. Zdrowy produkt. O, warzywo. I no, jest zdrowy. Dobra. Biorę się za obieranie. Ok, cebula obrana. Teraz będziemy obierać ją. A jeszcze tu muszę zdjąć. Na małe ćwiarteczki. Będę ciekaw, czy będę płakał, czy jednak mi się nie uda. Dobrze, to zostało mniej więcej poćwartowane. Ja to jeszcze doprawię. O, trochę oczebolą już wsypię i będziemy teraz dodawać przyprawy. Dobrze, pierwszą rzeczą będzie dodanie majonezu. Dodanie majonezu. Polecam krelecki. Na pewno lepszy niż motyl. Moja opinia. Macie inny. Jak dajemy sobie, nie wiem, tyle ile chcemy. Tutaj nie mam za dużo. Dodam tyle, ile mogę. Dobrze, majonez został dodany. No i teraz trzeba dać łyżkę musztardy, no i sól i pieprz. Musztarda, no i teraz pieprz i sól. Ok, no i teraz zmieszamy odpowiednio wszystkie składniki. Łyżką, żeby to się zmieszało, można to zostawić na jeden dzień do lodówki. To ja to robię w nocy, gdzieś już będzie około 12 konsumowane. Przegryzie się, można jeść. Ok, zrobiłem to. Wstawiłem do lodówki. I następnego dnia będzie do skonsumowania, a tak to wygląda. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Jak chcę, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, komentarze. I trzymajcie się, cześć. Polecam taką sałatkę. Na razie.